Załóżmy, że przygotowujemy logo, będziemy działać na tekście i tak naprawdę zależy nam na tym, aby jedną z liter obrócić w poziomie. Tak, mamy taką możliwość zrobienia odbicia lustrzanego. No i chcemy mieć możliwość później zmodyfikowania jeszcze każdej litery za pomocą narzędzia kształtu. Zawsze musimy zacząć od pisania tekstu, także wybieramy ikonkę z przybornika, ikonkę tekstu, bądź wywołujemy ją za pomocą skrótu F8. Wpisujemy dowolne słowo. Tutaj sobie jeszcze powiększymy. No i zerknijmy na przykład, który jest powyżej. Literka C została odbita w poziomie i jeżeli chcielibyśmy na całym wyrazie zrobić taki zabieg, to niestety nam się nie uda, ponieważ nawet jeżeli zaznaczymy tylko jedną literę i wybierzemy opcję odbicia lustrzanego w poziomie, to i tak będzie odbity cały wyraz. Także tutaj musimy coś zrobić, żeby ta litera była traktowana jako pojedynczy obiekt. Oczywiście moglibyśmy wpisać każdą literkę pojedynczo, następnie takie wyrównać, ustawić identyczne odległości między nimi. Tak, jeden już dowolny obiekt, jak najbardziej możemy sobie dowolnie modyfikować. No ale jest to wszystko tak naprawdę bezcelowe, bo jeżeli wpisaliśmy za pomocą tak narzędzia tekstu cały wyraz i mamy już główne odległości między literami, wszystko jest zachowane tak, jak powinno być, tak naprawdę chcemy tylko rozdzielić ten tekst na poszczególne litery, aby móc później dalej jeszcze coś modyfikować. I jest taka opcja, która jest dostępna w menu obiekt. I jest to opcja rozłączenia tekstu ozdobnego. Jeżeli ją wybierzemy albo z menu, albo skorzystamy sobie ze skrótu Ctrl-K, to każda pojedyncza litera już jest traktowana jako obiekt niezależny. Możemy sobie zerknąć tutaj do menadżera obiektów. Tak? Widzimy jako tekst ozdobny, każda literka jest oddzielnie. Teraz już nie będzie tutaj sprawiało nam żadnej trudności wybranie litery i spowodowanie, aby została obrócona w poziomie. Tak, jeżeli chcielibyśmy mieć dokładnie to samo, co jest na górze, to wystarczy, że dodamy jeszcze tło. Tutaj zamienimy sobie kolor biały, literę C, pomarańcz. Ustawimy kolejność na spół strony i wypełnimy czarnym kolorem. Na całość możemy zgrupować i wyrównać sobie środki w poziomie i w pionie. Ale co jeszcze możemy zrobić? Zakładamy, że jest to logo. Stworzyliśmy logo, wszystko już jest super i będziemy teraz wysyłać plik. Mogliśmy użyć takiego kroju pisma, który nie będzie zainstalowany na komputerze osoby, która ten plik otrzyma. I w tym momencie musimy zamienić nasz tekst na krzywą. Na krzywą, czyli to nie będzie już możliwości edycji tekstu, także musimy być pewni, że wszystko jest tak, jak zamierzamy, że nie ma żadnej literówki. I jeżeli chcemy zamienić nasz tekst ozdobny na krzywą, wystarczy, że klikniemy na nim prawym przyciskiem myszy i wybierzemy opcję przekształć w krzywą. Możemy również zamienić na krzywę za pomocą skrótu Ctrl-Q. Wybierzmy tę opcję. I możemy zauważyć, że to nie jest już tekst. Każda litera jest oddzielną krzywą. Możemy przesyłać na dowolny inny komputer. I nawet jeżeli ten krój nie jest tam zainstalowany, to nie ma już żadnego znaczenia, ponieważ to nie jest tekst, a krzywa. I dodatkowo, po zamianie tekstu na krzywą, możemy dokonać dodatkowych modyfikacji na punktach. I możemy sobie dalej jeszcze jakieś fajne różne zmiany wprowadzić.
No i w ten sposób przygotowany plik możemy zapisać i wysłać na inny komputer. Oczywiście zawsze sobie zachowujemy wersję źródłową, czyli taką, gdzie jest ten tekst jeszcze ewentualnie do zmiany. Także przypominam, jeżeli chcielibyśmy rozdzielić tekst na poszczególne literki, to po wprowadzeniu wyrazu czy też zdania musimy ten tekst zaznaczyć i następnie z menu obieg wybieramy rozłącz tekst ozdobny. Jeżeli chodzi o zamianę tekstu na krzywą albo pojedynczą literkę albo grupę liter, prawy przycisk myszy przekształć w krzywe bądź skrót Ctrl-Q. I każda litera zostaje zamieniona na krzywą. Oczywiście pamiętamy, że w tym momencie nie mamy możliwości powrotu i nie mamy możliwości zmodyfikowania tego tekstu, czyli zamiast literki S już nie wprowadzimy sobie litery A, ponieważ nie jest to tekst, a krzywa. Także przypominam, Ctrl-Q zamienia na krzywą i rozdzielenie tekstu w menu obiekt.